Szykujemy właśnie naszą kolację i za chwilę zjemy ją z widokiem na Wielki Kanion. Jesteśmy w jednym z największych w Ameryce second handów, który ma prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych i jest tu lepiej niż w jakimkolwiek muzeum i wszystko można dotknąć, a nawet kupić. Polskie piwo Żubr to tylko w odpowiednim kuchni. Myślałem, że to jest do wieszania świniaka ubitego, ale okazuje się, że to jest do zakładania butów. Robimy cyk, cyk. Jesteśmy w jakiejś amerykańskiej oldschoolowej knajpie, w której menu wygląda tak, że podajemy swoje imię i zaznaczamy na ankiecie, co chcemy zamówić. Jesteśmy na drodze 66. Amerykańskie skrzynki pocztowe są po pierwsze bardzo charakterystyczne, a po drugie mają specjalną flagę, która oznacza, czy jest coś w środku, czy nie ma. Ale jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz związana z tymi skrzynkami. Jeżeli chcemy wysłać list, a mieszkamy bardzo daleko od miasta, to nie musimy jechać na pocztę. Wystarczy, że wsadzimy list do środka, do tej skrzynki i listonosz przejeżdżając zabierze ten list, wyśle, a następnym razem, jak się spotkamy, wystawi nam rachunek. Jesteśmy na drodze 66, rozkładaliśmy się wczoraj wieczorem z namiotami i przyszedł do nas właściciel kempingu, powiedział, że idzie bardzo duża burza,
będą pioruny i będzie niebezpiecznie i on nie może pozwolić, żebyśmy spali pod namiotami. Dlatego dostaliśmy dwa takie domki, w których mogliśmy nocować. Jedno z ciekawszych miasteczek z czasów gorączki złota na drodze 66 to Oatman, które zostało opanowane przez dzikie osły. Na koniec naszej podróży odwiedziliśmy Universal Studio, które okazało się być najlepszym na świecie parkiem rozrywki. Była to najdroższa atrakcja, z jakiej kiedykolwiek skorzystaliśmy, ale zdecydowanie warta każdych pieniędzy.